Przygotowaliśmy wstępną strukturę naszych tabel. Teraz potrzebne nam są dane. W późniejszym czasie dane do naszych tabel, takich jak dane personalne czy produkty, będą wprowadzane przez specjalne formularze. Natomiast w tym momencie, na początkowym etapie, spróbujmy zaimportować dane zewnętrzne z pliku. W tym celu przenieśmy się do paska zadań dane zewnętrzne. Dany pasek pozwala na import danych zewnętrznych z różnych formatów plików, choćby plików tekstowych, innych baz danych Access czy plików Excel. W załączonych materiałach treningowych istnieje plik Excel z danymi do naszej bazy danych. Klikamy przycisk Excel i wybieramy ścieżkę, w której zapisaliśmy plik z danymi przykładowymi. Klikamy przycisk Otwórz i wybieramy jedną z trzech opcji. Czy chcemy importować dane źródłowe do nowej tabeli, czy dołączamy dane do tabeli, którą mamy stworzoną, czy łączymy ze źródłem danych. Trzecia opcja wykorzystywana jest do połączenia ze źródłami danych typu baza danych na serwerze. W tym przypadku mamy już stworzone struktury danych, więc chcemy dołączyć kopię rekordów do tabeli. Wybieramy daną opcję. Wybieramy także naszą tabelę. Będą to dane personalne. Klikamy przycisk OK. Pojawia nam się komunikat, że nasza tabela jest otwarta i musimy ją zamknąć. Klikamy przycisk Tak. Czekamy na uruchomienie się kreatora. Kreator informuje nas, jakie pola zostały odczytane z pliku wejściowego źródłowego, czyli pliku Excel, oraz do jakich pól będą importowane dane z pliku. W tym przypadku dane personalne do danych personalnych. Klikamy przycisk Dalej. Wpisujemy dane personalne. Klikamy Zakończ. Możemy także zapisać kroki importowania dla wielokrotnego importu danych do danej tabeli. W tym przypadku nie będzie to konieczne. Otwórzmy dane personalne. Jak widać, nasza tabela zapełniła się danymi. Wykonajmy tą samą czynność dla dwóch pozostałych tabel. Taki sam import danych wykonajmy dla dwóch pozostałych tabel, czyli dla adresu oraz dla produktu. Wybieramy odpowiedni plik Excel. Dołączamy kopię rekordu do tabeli adres. Zapisujemy tabelę. Wybieramy odpowiedni arkusz Excel z pliku źródłowego. Klikamy przycisk Dalej. Microsoft Access użyje nagłówków z danego pliku. Klikamy przycisk Dalej oraz Zakończ. W ten sam sposób wykonujemy operację dla importu naszych produktów. Spróbujmy otworzyć teraz tabelę produkty. Co ważne i warte oznaczenia, to plik źródłowy, który chcemy zaimportować, powinien mieć takie same nazwy kolumn, jak tabele, do których importujemy dane. W przeciwnym razie system Access będzie raportował błędy.